771, rezerwat Dolina Chłapowska. Przeniosłem się z Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego do Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. No i to są okolice Władysławowa. Listopadowy, pochmurny dzień, ale plaża pełna ludzi. Tutaj w wąwozie, w Dolinie Chłapowskiej, w rezerwacie raczej pojedyncze osoby. Podejrzewam, że podobnie jest na drugim krańcu Władysławowa, tam gdzie jest rezerwat Słone Łąki. Spektakularna rzecz, ale pewnie bardzo niewielu spacerowiczów tam dociera. A tu w Dolinie Chłapowskiej żarnowiec na zboczach, dzikie róże, jeżyny. Podejrzewam, że wiosną musi tu być żółto, musi być bardzo, bardzo kolorowo. Teraz troszkę pochmurno, trochę ponuro. Estetycznie, ale pięknie. Tylko dąb się nie poddaje. Trzyma jeszcze liście, ale te sosny mogłyby robić spokojnie za bonsai. I ścieżka schłapowa, no kilka daje alternatyw, a jedna z nich przechodzi przez tunel. I może jeszcze ten modrzew, jak z japońskiego ogrodu, jak byłby kształtowany ręką najlepszych ogrodników. Cudeńko. No a tak ścieżka. Jeszcze jeden modrzew, wyzłocony, przepiękny. To tyle.